Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w Codzienniku Biblijnym w środę 19 stycznia 2022 roku. Teksty biblijne, jakie mają dzisiaj nas prowadzić, czytam najpierw z Księgi Przypowieści Salomona z 17 rozdziału. Kto się naśmiewa z ubogiego, urąga jego stworzycielowi, a kto się raduje z nieszczęśliwego, nie ujdzie kary. I drugi tekst ewangeliczny, Mateusz 5:7. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Moi drodzy, kiedy przeczytałem te teksty, od razu pojawiło mi się w głowie taki zlepek dwóch słów: szacunek i pomoc. Nie wiem, czy wyśmiewaliście kiedyś ubogiego, albo cieszyli się z czyjegoś nieszczęścia. Myślę, że żeby coś takiego robić, no to trzeba już daleko się zagalopować. Ale generalnie jesteśmy ostrzeżeni tutaj, że jeżeli coś takiego robimy, to urągamy Stworzycielowi i nie ujdziemy kary. Myślę tutaj generalnie o szacunku do drugiego człowieka, obojętnie kim jest, jaki ma status społeczny, jaką pracę wykonuje, jaki ma tytuł, czy jest magistrem, doktorem, czy skończył szkołę zawodową, a może nie kończył żadnej ze szkół, to nie ma tutaj znaczenia. Każdy z nas zobligowany jest z założenia do szacunku dla drugiego człowieka. I wreszcie to drugie słowo, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. My chcemy bardzo miłosierdzia też dla swojego życia, modlimy się o to miłosierdzie i pytanie, czy my to miłosierdzie okazujemy ludziom, którym napotykamy na naszej drodze. Moi drodzy, jest tutaj jeszcze z Biblią na co dzień taka myśl: pomóż Panie, aby nic z tego, co dziś zrobię albo powiem, nie podziałało na szkodę drugiemu człowiekowi. Pomóż, aby nic z tego, co dziś zrobię albo powiem, nie okazało się niegodne mojego Pana Jezusa Chrystusa. Pomóż, aby to, co dziś zrobię albo powiem, było odbiciem Jego dobroci, miłości i miłosierdzia. To chyba bardziej modlitwa Rity Frances Snowden. A więc, moi drodzy, pomyślmy, co robimy, w jaki sposób zwracamy się do ludzi, z którymi mamy do czynienia. I niech Pan Bóg nas dzisiaj prowadzi i pomódlmy się jeszcze krótko. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty nam błogosławisz i stawiasz przeróżnych ludzi na naszej drodze. Dodaj nam siły, mądrości, abyśmy wręcz wyprzedzali się w okazywaniu szacunku dla tych, których napotykamy, ale też abyśmy pomagali wszystkim tym, którzy takiej pomocy potrzebują. Prosimy Panie o to, byśmy byli miłosierni, tak jak sami o to miłosierdzie prosimy. Prosimy o zdrowie, pokój i Twoje błogosławieństwo. A o to prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, w mocy Ducha Świętego. Amen. Życzę Wam dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.